Kawa. Jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Cenimy ją nie tylko za smak oraz aromat, ale przede wszystkim za jej właściwości pobudzające. Jednak wokół kawy narosło wiele mitów i kontrowersji, które mimo upływu lat ciągle są powtarzane. Zapewne słyszeli Państwo, że kawa wypłukuje magnez oraz wapń. Przyczynia się do odwodnienia oraz niedokrwistości, a co gorsze, kawa zwiększa ryzyko raka, kolejno nadciśnienia tętniczego, a także wrzodów żołądka. Dlatego w tym odcinku rozprawia się raz na zawsze z tymi i wieloma innymi popularnymi mitami na temat kawy. Przy okazji, w oparciu o badania naukowe, powiem, jakie ilości kawy są dozwolone i bezpieczne, a kto, ze względów zdrowotnych, powinien ograniczać ilości spożywanej kawy. A dzisiejszy film rozpoczniemy od mitu, który brzmi następująco. Kawa odwadnia. Otóż powszechnie wiadomo, że zawarta w kawie kofeina ma działanie moczopędne i to jest fakt. W związku z tym w obiegowej opinii krąży przekonanie, że regularne picie kawy przyczynia się do odwodnienia organizmu. A jaka jest prawda? Co na ten temat mówią badania? Rzeczywiście, spożywanie jednorazowo wysokich ilości kofeiny rzędu 200 do 300 mg powoduje krótkotrwałą stymulację wydalania moczu, ale tylko u osób, które nie spożywały kofeiny przez kilka wcześniejszych dni lub też tygodni. Natomiast efektu moczopędnego nie obserwuje się już u osób, które regularnie piją kawę. Różnica ta jest związana z rozwojem w organizmie tolerancji na działanie kofeiny, co oznacza, że jej moczopędny efekt słabnie wraz z upływem czasu. Wszelkie dostępne dane naukowe nie potwierdzają teorii o odwadniającym działaniu kawy i samej kofeiny. Zwyczajowe spożycie kawy, czyli mniej więcej 4 filiżanek na dzień w ramach normalnego trybu życia, nie prowadzi do utraty nadmiernej ilości płynów z organizmu. Jakby tego było mało, w badaniu porównującym wpływ spożycia takiej samej ilości kawy oraz wody na markery stanu nawodnienia naszego organizmu wykazano, że kawa nie tylko nie odwadnia, ale ma podobne właściwości nawadniające do wody. Zjawisko to da się wytłumaczyć w bardzo prosty sposób. Każda filiżanka kawy dostarcza przecież 250 ml wody, która trafia do organizmu i składa się na ogólny bilans wypijanych płynów. Jeśli więc obserwujecie Państwo u siebie potrzebę częstszego skorzystania z toalety właśnie po kawie i nie pijecie jej w zbyt dużych ilościach, to powodem tego stanu jest właśnie dostarczanie z kawą wody do organizmu. Nic więcej. Po piciu wody też trzeba opróżnić pęcherz. A my przejdźmy do kolejnego mitu. Wraz z mitycznym odwadniającym działaniem kawy wiąże się kolejne błędne przekonanie o tym, że kawa wypłukuje magnez z organizmu, przez co może nasilać jego niedobory. Oczywiście nie ma w tym ani ziarna prawdy. Kawa nie tylko nie wypłukuje magnezu z organizmu, ale wręcz może zwiększać o niewiele jego zawartość w naszym ciele. Zanim powiem Państwu dlaczego, spójrzmy na dane naukowe. Dostępne badania sugerują, że wypicie 300 mg kofeiny, a przypominam, że ta ilość odpowiada aż 3 filiżankom kawy na raz, prowadzi do utraty z moczem zaledwie 5 mg magnezu. Biorąc pod uwagę zalecane dzienne spożycie magnezu dla osób dorosłych na poziomie mniej więcej 400 mg na dzień, to ilość tego tak zwanego wypłukanego magnezu wraz z moczem po piciu kawy należy uznać za ilości śladowe i nie mające większego znaczenia dla stanu zdrowia. A dlaczego powiedziałem przed chwilą, że kawa może zwiększać zawartość magnezu w organizmie? Otóż jedna filiżanka kawy, w zależności od rodzaju, zawiera od 10 do 24 mg magnezu. Choć nie są to znaczące ilości tego pierwiastka, to wystarczają w zupełności, aby pokryć jego ewentualne straty z moczem. Jeśli nawet przyjmiemy minimalne 30 mg magnezu, które zawarte jest w 3 filiżankach kawy i odejmiemy te 5 mg, które zostanie wypłukane, to możemy śmiało powiedzieć, że 3 filiżanki kawy i tak wzbogacą nasze ciało w magnez. Kolejnym minerałem, który rzekomo kawa wypłukuje z naszego organizmu, jest wapń. Nauka również i tutaj tej teorii przeczy. Dane naukowe mówią zupełnie coś innego. Okazuje się, że wpływ spożycia kofeiny na wchłanianie wapnia jest na tyle niewielki, że można go w pełni zrekompensować już za pomocą jednej łyżki mleka dodanej do kawy. Tak śladowe straty wapnia nie powinny więc wzbudzać obaw o wpływ spożycia na stan naszych kości.
Tym bardziej, że przeprowadzone do tej pory badania jednoznacznie potwierdzają, że kawa nie przyczynia się do obniżenia gęstości mineralnej kości. Omawiając temat mitów dotyczących kawy, nie sposób pominąć jej wpływu na ryzyko niedoboru żelaza w naszym ciele. Otóż trzeba przyznać, że niepodważalnym faktem jest to, że picie kawy wiąże się ze znacznym zmniejszeniem wchłaniania żelaza, bez względu na to, czy z suplementów, czy też z pożywienia. Badanie z udziałem kobiet z niedoborem żelaza wykazało, że przyjmowanie preparatu zawierającego 100 mg żelaza razem z kawą zmniejszyło poziom wchłaniania tego minerału o 54%. Badania obserwacyjne z kolei dokumentują także spadek poziomu ferrytyny, czyli białka, które magazynuje żelazo w organizmie, proporcjonalnie do wzrostu ilości wypijanych kaw w ciągu dnia. Jak czytamy w badaniu z udziałem 43 tysięcy kobiet, poziom ferrytyny spadł o 2 nanogramy na mililitr przy wzroście dziennego spożycia kawy o 1 filiżankę. Co ciekawe, niższy poziom wchłaniania żelaza w towarzystwie kawy nie ma absolutnie żadnego związku z kofeiną. Tym razem winowajcą tego stanu są obecne w kawie duże ilości polifenoli oraz garbników, które z jednej strony wykazują działanie przeciwzapalne oraz obniżające ryzyko rozwoju chorób przewlekłych, w tym np. chorób układu krążenia czy też cukrzycy typu drugiego, ale z drugiej strony łączą się ze spożywanymi składnikami mineralnymi i ograniczają tym samym ich wchłanianie. Czy zatem powinniśmy unikać kawy, ponieważ może doprowadzić nas do niedokrwistości? Na szczęście nie ma takiej potrzeby. Choć badania wyraźnie potwierdzają, że spożycie kawy koreluje z redukcją poziomu ferrytyny we krwi, to parametr ten nadal utrzymuje się w normie, nawet podczas spożycia powyżej 3 kaw na dzień. Jednak w tym miejscu należy się uwaga dla osób ze zdiagnozowaną już niedokrwistością oraz dla osób także, które są w tak zwanej grupie ryzyka, np. kobiety w ciąży. Aby zminimalizować ten negatywny wpływ kawy czy też herbaty na stopień wchłaniania żelaza, zaleca się zachować co najmniej 1 godzinę przerwy pomiędzy piciem kawy a spożywaniem posiłków. Zasada ta dotyczy także suplementów diety z żelazem. Nie powinny one być przyjmowane razem z kawą czy też herbatą. Przejdźmy dalej. W tym punkcie z kolei chciałbym się dosłownie w 2 słowach rozprawić z mitem, który brzmi następująco. Picie kawy zwiększa ryzyko rozwoju raka. Otóż, drodzy widzowie, jest zupełnie odwrotnie. W badaniu najwyższej rangi z 2007 roku pod tytułem Spożycie kawy i ryzyko raka wątroby czytamy wprost. Ogólnie rzecz biorąc, zwiększone spożycie 2 filiżanek kawy dziennie wiązało się z 43% zmniejszeniem ryzyka rozwoju raka wątroby. Mało tego, w badaniu sprzed dosłownie 2 miesięcy dowiadujemy się, że picie kawy wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem nawrotu raka jelita grubego i śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny. Prócz tego pozytywny związek zauważono także pomiędzy spożyciem kawy a mniejszym ryzykiem rozwoju raka piersi czy też raka prostaty. I co ważne, w przypadku raka prostaty zmniejszenie poziomu ryzyka wynosi aż 60% i co bardzo ważne, w stosunku do najbardziej agresywnych form nowotworu tego gruczołu. Zatem mit o rakotwórczych właściwościach kawy nie jest potwierdzony naukowo. Jest wręcz szkodliwy, gdyż kawa w przypadku większości nowotworów wykazuje efekt ochronny, a w przypadku kilku neutralny. A kolejny mit jest poniekąd odpowiedzią na Państwa korespondencję i komentarze, bo bardzo często dostaję od Państwa jedno powtarzające się pytanie, które brzmi następująco. Czy kawa szkodzi zdrowiu? Zacznijmy od tego, że kawa i zawarta w niej kofeina to jedne z najlepiej przebadanych pokarmów i składników występujących w żywności. Dzięki temu z dużą dozą pewności możemy stwierdzić, że kawa nie jest szkodliwa dla naszego zdrowia. Jest wręcz przeciwnie. Otóż okazuje się, że regularne picie umiarkowanych ilości kawy, czyli od 2 do 4 filiżanek dziennie, wiąże się z licznymi korzyściami dla naszego zdrowia. Mowa tutaj przede wszystkim o ochronnym wpływie kawy na ryzyko rozwoju wielu przewlekłych chorób, w tym na przykład chorób krążenia, dalej cukrzycy typu drugiego, kolejno wielu nowotworów, czy też chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera. Z badania z 2020 roku dowiadujemy się, że w porównaniu do osób niepijących kawy,
Osoby spożywające od 0,5 do 3 filiżanek kawy na dzień posiadały niższe ryzyko śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny oraz niższe ryzyko śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych, a w tym udaru mózgu. Inny przegląd badań mówi wprost. Gdyby wszyscy pili 3 filiżanki kawy dziennie, mogliby zapobiec utracie około 6% lat zdrowego życia. I tutaj może powstać pytanie, z czego wynikają te liczne prozdrowotne właściwości kawy? Otóż pamiętajmy, że kawa to nie tylko kofeina. W napoju tym znajduje się ponad 1000 związków, z czego ponad 100 cechuje się silną biologiczną aktywnością. Można tutaj wymienić chociażby tak. Kwas chlorogenowy, kwas kawowy, diterpeny, liczne polifenole, katechiny, antocyjany, w końcu minerały czy też witaminy. Każda z tych substancji wykazuje określone właściwości, które warunkują ostateczny wpływ kawy na nasze zdrowie. Przejdźmy dalej. Kolejny, mocno zakorzeniony w opinii publicznej mit dotyczący wpływu kawy na zdrowie wymaga omówienia w osobnym punkcie. Chodzi oczywiście o związek kawy ze wzrostem ciśnienia tętniczego i ryzykiem rozwoju nadciśnienia tętniczego. Natomiast analizując ten temat, należy rozgraniczyć dwie sytuacje, ponieważ obserwuje się zupełnie inny wpływ kawy na wartości ciśnienia u osób, które piją kawę regularnie i inny u osób, które sięgają po nią okazjonalnie, raz na jakiś czas. Zacznijmy od regularnego picia kawy. Na podstawie analiz z 2021 oraz 2023 roku z całym przekonaniem można stwierdzić, że spożywana regularnie i w umiarkowanych ilościach kawa nie zwiększa ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego, a nawet może to ryzyko nieznacznie zmniejszyć. Od 1 do 3 filiżanek kawy na dzień nie wpływają również negatywnie na wartości ciśnienia w przypadku osób z już zdiagnozowanym nadciśnieniem. Ale uwaga! Pacjenci z nadciśnieniem powinni zachować umiar w piciu kawy, ponieważ w wielu badaniach naukowych dowiedziono, że ilości powyżej 3 filiżanek kawy na dzień, i powtórzę, u osób z już rozwiniętym nadciśnieniem tętniczym, zwiększa istotnie ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca czy też udar mózgu. No dobrze, to mamy omówiony wpływ regularnego picia kawy na nadciśnienie. A czego można się spodziewać po sporadycznym spożywaniu kawy? Zgodnie z wynikami badań, takie okazjonalne, sporadyczne spożywanie kawy wiąże się z ostrym, ale też krótkotrwałym, mniej więcej do 3 godzin, wzrostem ciśnienia tętniczego krwi, zarówno u osób bez nadciśnienia, jak i u osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze. Wedle badań, spożycie od 200 do 300 mg kofeiny, to jest około 2 filiżanek kawy, przez pacjentów z nadciśnieniem zwiększyło ciśnienie skurczowe o 8 mg suprartęci, a rozkurczowe o prawie 6. Zapewne zastanawiają się Państwo, jak to wszystko jest możliwe. W końcu kofeina to substancja o znanym wpływie na wzrost ciśnienia tętniczego. Dlaczego więc osoby pijące regularnie kawę nie są narażone na większe ryzyko rozwoju nadciśnienia? Zjawisko to można wytłumaczyć dwojako. Po pierwsze, regularne spożywanie kawy wiąże się z wytworzeniem mechanizmów adaptacyjnych w organizmie, przez co działanie kofeiny jest słabsze niż na skutek jednorazowego spożycia. Po drugie, i o tym zresztą już wspomniałem, kawa zawiera liczne związki bioaktywne, które pełnią rolę ochronną wobec naszego układu krążenia. W tym oczywiście nadciśnienia tętniczego. Dzięki temu wzrost ciśnienia poprzez kofeinę zostaje zniesiony i też obniżony poprzez pozostałe składniki aktywne, które obecne są w kawie, i tak zwany ciśnieniowy bilans wychodzi nam na zero. A my przejdźmy do omówienia kolejnego mitu dotyczącego oczywiście kawy. Brzmi on następująco. Picie kawy powoduje przewlekłe zmęczenie. Otóż w tym przypadku jest to po części prawda, lecz problem ten nie wynika wyłącznie ze spożycia samej kawy, ale także z innych nakładających się na siebie czynników. Zawarta w kawie kofeina działa stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy, a dzięki temu z założenia zmniejsza uczucie zmęczenia i senności, a pobudza czujność i koncentrację. Mimo to niektóre osoby pijące regularnie kawę nie obserwują u siebie takich rezultatów, a wręcz uskarżają się na ciągłe zmęczenie i nadmierną senność. Jeśli ktokolwiek z Państwa zauważa u siebie właśnie podobny efekt, warto zastanowić się nad ilością oraz
jakością swojego snu. Zgodnie z dostępnymi danymi aż 36% Polaków śpi poniżej 6 godzin na dobę, a aż 53% czuje w ciągu dnia zmęczenie oraz senność. Naturalnym rozwiązaniem tego problemu wydaje się więc sięgnięcie po kolejną kawę. Jednak badania jasno wskazują, że picie kawy w większych ilościach w celu tego przezwyciężenia zmęczenia, które jest spowodowane zbyt krótkim snem lub też złej jakości snem, przynosi skutek wręcz odwrotny. Spożycie kawy w takiej sytuacji zakłóca długość oraz jakość snu kolejnej nocy. W efekcie wstajemy jeszcze bardziej zmęczeni i rozdrażnieni, znowu pijemy więcej kawy na przestrzeni całego dnia i tak koło się zatacza. Przegląd literatury opublikowany w 2023 roku wykazał, że spożycie kofeiny przed snem skraca czas całkowitego snu o 45 minut oraz obniża efektywność snu o 7%, wydłuża opóźnienie zasypiania o 9 minut i wybudzanie się po zasypianiu o 12 minut. I tutaj należy zauważyć, że kofeina wpływa także na skrócenie długości fazy tak zwanego długiego snu o 11,4 minuty. Natomiast autorzy badania podkreślają, że aby uniknąć tego negatywnego wpływu kawy na sen, należy pić ją co najmniej 8 godzin i 48 minut przed zaśnięciem. Jeśli więc zwyczajowo chodzimy spać o 22, to ostatnia filiżanka kawy powinna być wypita przed godziną 13.12. Spożycie kofeiny po tej granicznej porze skraca całkowity czas snu, a im później pijemy kawę, tym efekt ten jest bardziej wyraźny. Podsumowując, kawa sama w sobie nie powoduje uczucia zmęczenia czy też senności, ale też nie może być traktowana jako antidotum czy też regularny zastrzyk energii po krótkim śnie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu śpimy zbyt krótko lub też po wstaniu nie towarzyszy nam uczucie wypoczęcia, sama kawa nie rozwiąże problemu. A spożycie jej w godzinach popołudniowych może wręcz pogłębić problem niedoboru snu oraz chronicznego zmęczenia. Przejdźmy do kolejnego mitu. Zapewne wiele razy spotkaliście się Państwo z zaleceniem, aby pod żadnym pozorem nie pić kawy na czczo, bo szkodzi na żołądek, a nawet może przyczynić się do rozwoju choroby refluksowej czy też wrzodów żołądka. Oczywiście jest to kolejny mit, choć ma on pewne swoje uzasadnienia, jeżeli chodzi o oddziaływanie kawy na przewód pokarmowy. Otóż kawa i zawarte w niej związki aktywne rzeczywiście stymulują wydzielanie kwasu żołądkowego, a także zmniejszają ciśnienie w dolnym zwieraczu przełyku, co może sprzyjać cofaniu się treści żołądka do przełyku, wywołując nieprzyjemne dolegliwości w postaci zgagi. O ile może być to problematyczne dla osób, które chorują na wrzody żołądka i też refluksową chorobę przełyku, o tyle u osób zdrowych nie obserwujemy takich zależności. Jak czytamy w badaniu z 2013 roku, nie ma istotnego związku pomiędzy spożyciem kawy a 4 głównymi zaburzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego, związanymi z kwasowością u osób dorosłych. Ale to nie koniec dowodów. Dalej. Przegląd badań z 2022 roku nie wykazał związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy spożyciem kawy a większym ryzykiem rozwoju wrzodów żołądka czy też choroby refluksowej. Jak czytamy w podsumowaniu, nie donoszono, aby spożycie kawy powodowało jakikolwiek szkodliwy wpływ na różne narządy przewodu pokarmowego, a w dużej mierze donoszono o jej wyraźnym działaniu ochronnym przeciwko rakowi wątroby i wszystkim innym chorobom wątroby. Podsumowując, picie kawy na czczo przez większość zdrowych osób jest w pełni bezpiecznym nawykiem. Oczywiście, nawet wśród osób bez zdiagnozowanych chorób układu pokarmowego mogą znaleźć się tacy, którzy odczuwają pewne nieprzyjemne dolegliwości po wypiciu kawy na czczo. Jednak pamiętajmy, są to indywidualne przypadki, które nie mogą stanowić podstawy do wydawania zaleceń dla całej populacji. Pacjenci ze zdiagnozowanymi wrzodami żołądka oraz chorobą refluksową powinni oczywiście unikać picia kawy na czczo, aby nie pogorszyć przebiegu choroby. A skoro jesteśmy już przy wpływie spożywania kawy na funkcjonowanie naszego przewodu pokarmowego, to warto poruszyć jeszcze jedną kwestię. Wiele osób obserwuje u siebie wzmożoną chęć skorzystania z toalety w celu wypróżnienia zaraz po wypiciu kawy. I jest to jak najbardziej prawidłowa i fizjologiczna reakcja organizmu
wynikająca z wpływu kawy na wzmożoną produkcję hormonów, a w tym gastryny oraz cholecystokininy, które powodują mimowolne skurcze mięśni w obrębie jelita grubego, prowadząc do wypróżnienia i to już w ciągu 4 minut po jej spożyciu. Przejdźmy do kolejnego mitu. Zapewne słyszeliście Państwo, że kawa rozpuszczalna jest niezdrowa i że jest to zdecydowanie gorszy rodzaj kawy, której spożycie może być nawet szkodliwe dla naszego zdrowia. Oczywiście jest to nieprawdziwa informacja. Kawa rozpuszczalna to nic innego jak wysuszony ekstrakt zwykłej kawy. Proces ten polega na zaparzaniu zmielonych ziaren kawy i całkowitym usunięciu wodu z takiego naparu na skutek suszenia rozpyłowego lub też liofilizacji. Dzięki temu powstaje końcowy produkt w postaci rozpuszczalnego w wodzie proszku, czyli dobrze znana nam wszystkim kawa rozpuszczalna. Co istotne, badania wskazują, że kawa rozpuszczalna cechuje się podobną zawartością cennych przeciwutleniaczy, w porównaniu oczywiście do kawy zwykłej. W jednym z badań ustalono nawet, że kawa rozpuszczalna zawiera nawet więcej związków fenolowych, a w tym pochodnych kwasu chlorogenowego, oczywiście w stosunku do kawy zwykłej. Oczywiście, prace badawcze oceniają wpływ kawy na zdrowie, uwzględniając zarówno kawę ziarnistą, jak i rozpuszczalną. Można zatem odetchnąć z ulgą. Kawa rozpuszczalna jest równie wartościowa, co kawa parzona ze zmielonych ziaren. Natomiast tutaj należy zaznaczyć, że jest jedna podstawowa różnica pomiędzy kawą rozpuszczalną a zwykłą kawą i polega ona na zawartości kofeiny. Filiżanka kawy rozpuszczalnej dostarcza od 30 do 90 mg kofeiny, zaś filiżanka kawy ziarnistej od 70 aż do 140. Oczywiście nie jest to ani wada, ani zaleta. Niemniej jednak fakt ten mogą wykorzystać osoby wrażliwe na działanie kofeiny, które mimo to nadal chcą pić kawę, ale nie oczekują aż tak mocnego pobudzenia, jak daje kawa zwykła. A skoro już to wszystko wiemy, odpowiedzmy sobie na pytanie. Ile kawy pić, aby odnieść jak najwięcej korzyści dla naszego zdrowia? Otóż wszelkie dane naukowe jednoznacznie wskazują, że taka najbardziej optymalna ilość kofeiny, którą możemy wypić w ciągu dnia, wynosi 400 mg. A to odpowiada 3-4 filiżankom kawy na dzień. Taka właśnie ilość działa korzystnie na nasz układ krążenia oraz zdrowie metaboliczne, a jednocześnie nie jest powiązana z wystąpieniem skutków ubocznych. Tutaj pamiętajmy, że większe ilości kofeiny, czyli powyżej 400 mg na dzień, nie tylko nie są powiązane z większymi korzyściami dla naszego zdrowia, ale dodatkowo mogą spowodować problemy ze snem, wywoływać bóle głowy, zmęczenie, senność w ciągu dnia, nudności, niepokój, drżenie mięśni, a nawet tachykardię, czyli przyspieszone bicie serca. Mając tę wiedzę, należy zadać sobie kolejne pytanie. Kto powinien ograniczać spożycie kawy? Kawa, pomimo swoich licznych pozytywnych właściwości, powinna być spożywana z umiarem przez niektóre osoby. Kogo możemy tutaj zaliczyć? Mowa przede wszystkim o kobietach w ciąży. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, kobiety w ciąży powinny spożywać nie więcej jak 200 mg kofeiny dziennie. Przeliczając na ilość spożytej kawy, kobieta w ciąży może pić maksymalnie od 1 do 2 filiżanek kawy dziennie. Z czego to wynika? Na podstawie metaanalizy opublikowanej w 2022 roku jednoznacznie stwierdzono negatywny wpływ nadmiaru kofeiny na ryzyko utraty ciąży. Naukowcy obliczyli, że każda dodatkowa filiżanka kawy zwiększa ryzyko poronienia o 3%, a każde dodatkowe 100 mg samej czystej kofeiny może podnieść to ryzyko nawet o 26%. No i tutaj należy się na chwilę zatrzymać. Biorąc pod uwagę te dane, warto pamiętać, że kofeina występuje także w wielu innych produktach, a w tym w herbacie, w kakao, czekoladzie czy wszelkich słodyczach z dodatkiem kakao. A w powyższym badaniu była mowa po prostu o kofeinie, a nie tylko kofeinie z kawy. Można bowiem, łącząc herbatę, kawę czy też kakao, łatwo zbliżyć się do niebezpiecznych wartości. Warto tutaj poruszyć jeszcze jedną kwestię. Z najnowszego przeglądu badań z 2023 roku dowiadujemy się, że spożycie kawy w ciąży ma zauważalny wpływ na rozwój płodu ludzkiego. Przyspiesza oddychanie oraz tętno płodu,
Poza tym może prowadzić do spowolnienia wzrostu i mniejszej masy urodzeniowej. Chociaż kofeina nie wpływa na długość ciąży ani nie powoduje nadciśnienia, za to zwiększa skurcze macicy, co może skutkować samoistną aborcją. Kto jeszcze powinien ograniczać spożywanie kawy? Otóż umiarkowane ilości kofeiny, również do 200 mg na dzień, powinny być przyjmowane także przez kobiety, które karmią piersią. Zalecenie to jest pokierowane przede wszystkim ostrożnością, ponieważ ilość badań dotycząca wpływu kofeiny na rozwój dziecka jest zbyt skąpa, aby wyciągać jakiekolwiek wnioski. Wiadomo natomiast, że kofeina przenika do mleka matki bezpośrednio po jej spożyciu i w ten sposób może oddziaływać na karmione piersią dziecko. Dalej, grupą, której zazwyczaj nie serwujemy kawy do picia, są oczywiście dzieci. Jak wskazują badania, kofeina działa na dzieci w sposób podobny do działania na organizm osób dorosłych, zaś jej nadmiar wpływa na zaburzenia snu, przez co utrudnia się ich wzrost oraz prawidłowy rozwój. Zaleca się, aby dzieci nie spożywały więcej niż 2,5 mg kofeiny na kilogram masy ciała, czyli dla dziecka o wadze 30 kg bezpieczna dawka kofeiny wynosi jedynie 75 mg. A po co Państwu o tym mówię, skoro nikt przy zdrowych zmysłach nie podaje swoim dzieciom kawy? Owszem, nie dajemy dzieciom kawy do picia, ale napoje typu cola już niestety zdarzają się w jadłospisie kilkulatków. Nastolatki z kolei nierzadko sięgają po tak zwane energy drinki. A pamiętajmy, że w szklance coli znajduje się około 23 mg kofeiny, a w puszce zwykłego napoju energetycznego nawet 80 mg kofeiny, co stanowi dużą ilość dla rozwijającego się jeszcze układu nerwowego dziecka. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym odcinku. A na koniec tego filmu chciałbym Państwa ostrzec przed oszustami, którzy wykorzystują mój wizerunek do reklamowania preparatów niewiadomego pochodzenia. Mój wizerunek i wizerunek pani Skrzyneckiej oraz Cichopek oszuści wykorzystali do promowania preparatu Ketoslim oraz Acardin. Oszuści bezkarnie wykorzystują moją twarz do promowania dziesiątek niewiadomego pochodzenia preparatów. Od preparatów na pasożyty po maści na ból stawów. Dlatego oświadczam, że moje oryginalne witaminy oraz suplementy, czyli suplementy marki Skoczylas, odnajdziecie Państwo w zielarniach, w aptekach i sklepach ze zdrową żywnością oraz co ważne na mojej oficjalnej stronie marekskoczylas.pl, do której link zawsze umieszczam w opisie filmu. Zatem kolejnym razem, kiedy zobaczycie Państwo moją twarz doklejoną do reklamy na stronie innej niż mój kanał na YouTubie, to nie dajcie się Państwo nabrać. A na dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę. Jak zawsze, zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.